tytuł Epitafia katyńskie, wypukłe litery na rdzawej tablicy, podobnej do żeliwnych tablic upamiętniających ofiary zbrodni. Mapa Polska podzielona na tereny okupacji niemieckiej i sowieckiej. Na mapie Związku Sowieckiego zaznaczone Miednoje, Katyń, Mińsk, Kuropaty, Kijów, Bykownia, Charków, Piatichatki. Polski cmentarz wojenny w Miednoje. Między drzewami wznoszą się wysokie krzyże. Cmentarz ofiar totalitaryzmu w Charkowie. Tablice upamiętniające pomordowanych ułożone wzdłuż alei. Polski cmentarz wojenny w Katyniu. Żeliwna ściana, brama pamięci z odciśniętymi nazwiskami ofiar zbrodni. Na murze umieszczone w 6 rzędach żeliwne tablice epitafijne pomordowanych z imionami, nazwiskami, datami urodzenia, stopniami wojskowymi. Zdjęcia portretowe i rodzinne, odręczne listy. Najdrożsi Helu, Januszku, Zbyszku, kochany Józku, żyje z pana Marysienka. Kochany Zbyszku, moi drodzy. Tytuł serii Epitafia katyńskie. Zdjęcia przenikają się i łączą zbiorową fotografię. Fotografia przedarta. Inscenizacja Ktoś pisze ołówkiem list. Lektor. Nareszcie piszę do was i to według wszelkich danych, z głębokim przekonaniem, że te parę słów do was dojdzie. Całuję cię, moje złotko, całym sercem i duszą. Marychnę i Jurka z całych sił. Mamie rączki całuję. Polecając was opatrzności, pozostaję zawsze kochający was. Zawsze twój i tylko twój. Mietek. Lektor. Patrząc chłopięcymi oczyma na mojego ojca Mieczysława Smorawińskiego, widziałem w nim dzielnego żołnierza. Na zdjęciu blondyn z wąsem. 5-krotnie rannego podczas poprzedniej wojny. Najmłodszego generała II Rzeczypospolitej. Zdjęcie w mundurze generała. Dowódcy 6 krakowskiej dywizji piechoty, a następnie 2 okręgu korpusu w Lublinie. Filmowe zdjęcia, bombardowanie. We wrześniu 1939 roku podczas ciężkiego bombardowania zjawił się pod koniec nalotu, jak zawsze, opanowany. A więc wojna. Czyż mogłem przypuszczać, że widzę go po raz ostatni? Komunikat radiowy. Rozstanie nie różniło się od wielu poprzednich przy jego wyjazdach służbowych lub wakacyjnych. Mapa Lublin-Chełm. Mówiono, że dostał się do niewoli bolszewickiej, że przebywa w głębi Rosji. Mapa Mohylew-Smoleńsk-Kaługa-Moskwa. List z listopada 1939 roku. Krótko przed Bożym Narodzeniem przyszedł list z Kozielska. Na ścianie fotografie Smorawińskiego. Potem nastąpił całkowity brak wiadomości. Portret młodego Smorawińskiego w mundurze kapitana. Fotografia w okopach. Goniec krakowski. Doniesienia o zbrodni katyńskiej. W kwietniu 1943 Niemcy odkryli masowe groby pod Smoleńskiem. Na główkach gazet nazwisko ojca. Da liegt general Smorawiński. Powszechnie uważano, że to kolejny bezczelny chwyt hitlerowskiej propagandy. Jednak któregoś dnia zobaczyłem zdjęcie papierośnicy znalezionej przy zwłokach. Należała do ojca. Zdjęcia filmowe z ekshumacji zwłok. Dziesiątki razy miałem ją w ręku. Znalezione przy zwłokach książeczka wojskowa, legitymacja orderu Virtuti Militari, papierośnica. Żeliwna tablica z polskiego cmentarza wojennego w Katyniu z inskrypcją. Generał brygady Mieczysław Makary Smorawiński, urodzony 25 grudnia 1893 roku w Kaliszu, dowódca okręgu Korpusu II, rok 1940. Scenariusze i realizacja Paulina Brzezińska, Maciej Dancewicz, Marek Drążewski, Paweł Pawlicki, Piotr Weichert. Producent Mirosław Chojecki, Piotr Weichert. Produkcja Media Kontakt.